21% mężczyzn i tylko 13% kobiet uważa, że będzie żyło dłużej niż pokolenie ich rodziców. To w naszej kobiecej naturze jest troska o najbliższych, o dom, o rodzinę. No i pewnie też stąd takie nieco bardziej pesymistyczne podejście do tego, czy będziemy żyć dłużej niż pokolenie naszych rodziców. Spośród różnych zdarzeń, których najbardziej obawiają się Polacy, ponad połowa wskazała, że najbardziej prawdopodobna jest utrata bliskiej osoby. Z mojego doświadczenia wynika, że ludzie coraz chętniej rozmawiają na temat chorób, w tym chorób nowotworowych, szukają rozwiązań, pomocy, zabezpieczenia. Stąd też coraz więcej osób przychodzi do nas, agentów ubezpieczeniowych, z pytaniem, co w tej sytuacji mogą zrobić. Świadomość nowotworów i możliwości przytrafienia się poważnej choroby przekłada się na to, że ludzie coraz częściej i chętniej chodzą do lekarzy, robią badania, badania okresowe, jak również szukają zabezpieczenia finansowego w towarzystwach ubezpieczeniowych. Coraz więcej osób zwraca się w ostatnich czasach do swoich agentów ubezpieczeniowych z pytaniem, czy ubezpieczenie może ich jakkolwiek zabezpieczyć, gdyby taka choroba się przytrafiła. I odpowiedź jest taka, że tak naprawdę polisa ubezpieczeniowa, polisa na życie, na wypadek poważnego zachorowania, może wesprzeć w procesie powrotu do zdrowia na każdym etapie, począwszy od diagnozy, przez proces leczenia, aż do rehabilitacji i powrotu do zdrowia.